nazywam się Michał Piotrkowicz i witam Ciebie, Kasiu. I dzisiaj kontynuujemy nasze rozmowy o sztuce zaangażowanej. A tym razem na tapecie, że tak powiem, mamy... Agatę Bogacką. Tak, właśnie. To jest ciekawa sytuacja, bo trochę jest to sztuka zaangażowana, a trochę nie jest. Moi drodzy, to jest tak sytuacja, kiedy coś było tworzone i zostało odebrane jako i odczytane przez widzów jako sztuka zaangażowana i to miano już przywarło do artystki i dzieł. Tak, dlaczego? Ponieważ Agata Bogacka z pokolenia roczników lat 70. po warszawskiej grafice, bardzo głośny debiut, ponieważ to nie jest malarka z wykształcenia, tylko graficzka. I jej prace również kojarzą się z prostymi formami graficznymi, bo co prawda jest to malarstwo akrylowe, ale bardzo płaskie, bardzo proste. Kontur, wypełnienie płaską plamą barwną, praktycznie monochromatyczną najczęściej. Więc to apeluje w zasadzie do wartości tych graficznych, rysunkowych, bo to nie jest tak, już ci, co się znają, to wiedzą, ale ja tak wytłumaczę pokrótce. To nie jest tak, że jak bierzecie kredki, okej, okay, długopisy, mazaki i tak dalej, to koniecznie uprawiacie grafikę, a jak bierzecie farby, to to na pewno jest malarstwo. To tak trochę nie działa. To są tylko narzędzia, a ten wytwór wasz artystyczny, miejmy nadzieję, jest albo grafiką, albo malarstwem. I można robić grafikę z użyciem farby. Tak naprawdę to jest możliwe i to już od bardzo dawna, więc... Nie musi to być grafika warsztatowa. Właśnie o tym mówię, więc w zasadzie trudno jest jednoznacznie zaklasyfikować to jako malarstwo czy grafika, bo w zasadzie to pytanie, jak to po prostu w katalogach funkcjonuje jako obraz czy grafika artysty. Ale ten podział jest płynny, to nie ma wpływu za bardzo, ani za bardzo na cenę, czy nazwiemy coś, co jest namalowane na płótnie malarstwem czy grafiką, bo bardziej przemawia do nas tymi wartościami graficznymi, rysunkowymi. Więc to w zasadzie nie ma znaczenia. Bogacka jest o tyle ciekawym przykładem, że ona w tym nurcie jest taką pierwszą falą roczników po 2000 roku wielkich sukcesów polskich artystów na arenie międzynarodowej, gdzie tutaj oczywiście absolutny prym wiedzie cały czas Sasnal. I jego obrazy osiągają już bardzo dobre ceny jak na artystę żyjącego i cały czas młodego w rozumieniu pojęcia historii sztuki. Więc tak, generalnie rzecz biorąc, Agata Bogacka też miała się zawsze całkiem nieźle, ale z czego wynikało trochę to szczęście, bo tak też trzeba powiedzieć sobie, że w sztuce, tak jak w hazardzie, trzeba mieć trochę szczęścia. Jak w ogóle w życiu. Tak, talent oczywiście jest tu potrzebny, pracowitość też jak najbardziej, ale bycie w odpowiednim miejscu, wśród odpowiednich ludzi, w odpowiednim czasie ma tutaj niestety często znaczące, a jeśli nie główne, jakby główne znaczenie. I tak się stało właśnie z Bogacką, ponieważ w momencie, kiedy ona się zaczęła wystawiać po ukończonych studiach, po pierwsze jej wystawa Ja krwawię, która to był jakiś zbiór nieduży prac, kilkanaście prac, tylko że to była taka sztuka w nurcie feministycznym, przedstawienie intymnych gdzieś tam scen młodej kobiety, która była z tego pokolenia, które pierwszy raz objawiało się ze swoim hedonizmem bardzo tak wprost, na zasadzie my się chcemy bawić, my jesteśmy młodzi, my tutaj chodzimy po klubach, jesteśmy ostentacyjni w swoich zachowaniach, wyzwoleni, nam wszystko wolno. I artystka robiła cykle zdjęć, portretując swoich przyjaciół w dosyć codziennych, często intymnych sytuacjach i potem przerabiając to na te formy graficzne, o których wspomnieliśmy. Tak. A po wystawie indywidualnej miała to szczęście, że w momencie, kiedy Centrum Sztuki Współczesnej miało taki okres swojej świetności właśnie w latach 2000 znowu i było
można powiedzieć, że najistotniejszym chyba głosem tutaj sztuki współczesnej w Polsce, jeśli tak, ktoś się tam pojawia. W dużej mierze definiowało to, co nazywano sztuką taką najnowszą, w sensie nawet nie tylko współczesną, ale tym, jak coś tam się pokazywało, to było takim prawie obowiązującym nurtem, albo tym, na co wszyscy patrzyli, że o, to jest wartościowe, to się sprzedaje, to zostało uznane, to już jest sztuka przez wielkie sz i super, nie? Tak, i właśnie śmieszne, bo mówimy tutaj o sztuce zaangażowanej, a wystawa, w której wtedy wzięła udział Bogacka, miała taki zupełnie niezaangażowany tytuł, bo chodziło o to, że rzeczywiście młodzi są realistami. Czyli chodziło o ten właśnie taki realizm, codzienność, coś zwykłego, że sztuka, która powinna do tej pory, jak mówiliśmy, sztuka zaangażowana była sztuką polityczną, często to tu nagle się pojawia. Nie jakiejś idei. Po prostu opowieść o niczym, o czymś zwykłym, o czymś, co jest codziennością każdego człowieka. Każdy sika, każdy się wypróżnia, każdy je pizzę, każdy idzie do klubu wieczorem, bo tak było. Po prostu tak wyglądało życie tych młodych ludzi. No i ciekawa sytuacja, że to wtedy było rzeczywiście może pierwsze i formalnie Bogacka była nowością na rynku polskiej sztuki współczesnej i to, że właśnie no, jako kobieta przedstawiła tą intymność kobiecą, czyli ten... Ta syntetyczna forma była czymś takim, co jakby w ograniczonym stopniu było eksploatowane u nas, prawda? Dokładnie, ale to, co jest fascynujące, to to, że w tym akurat momencie teraz, kiedy mamy teoretycznie kryzys na świecie i kiedy sztuka widziała już wszystko i nic nie jest buntem i nic nie jest kontrowersją, bo tak jak rozmawialiśmy już wcześniej... W pewnym sensie wszystko już było. Wszystko już było, to nagle w tym momencie te prace, które na ten moment nie są absolutnie niczym już nowym, wręcz powiedziałabym, że artystów, którzy tworzą w takim nurcie po Bogackiej się namnożyło na rynku tyle, że czasami trudno było poznać samą Bogacką, bo miała tyle klonów. Tak, bo po pierwsze to jest dość tak poza jakimś pomysłem, co ona będzie malować, nie? To jakby styl jest łatwy do naśladowania. Jest wręcz tak syntetyczny, że teoretycznie można by zrobić sesję fotograficzną, dać komuś farby, powiedzieć, dobra, to teraz będziesz to robił tak jak kolorowankę na podstawie tego wydruku i pewnie dużo osób by sobie z tym poradziło, nie? Oczywiście to było ważne, żeby do tego dojść i ja tu nie ujmuję artyście, że ona ma warsztat, tylko jakby chodzi o to, że doszło do tak dużej redukcji, że po prostu finalna, dojrzała forma tych dzieł sztuki jest na tyle prosta właśnie. No i teraz tak, no to nie jest innowacyjne, tak jak powiedziałeś, w jakiś taki sposób, że nie do podrobienia, jedyne takie i tak dalej. Rzeczy, które mogłyby po śmierci artystki uchodzić za jej dzieła, mogłoby się nagle pojawić pomnożyć milion. Tak. No, dochodzimy w tym momencie do takiej śmiesznej sytuacji na naszym rynku, gdzie właśnie teraz, kiedy teoretycznie o Bogackiej ostatnio nie było aż tak głośno i jakby wszystko, tak jak już rozmawialiśmy, gdzieś tam było, nie jest to już żadną kontrowersją, właśnie w tym momencie... Tak, no nie, jest takie słowo, które jest powtarzane często na korektach, że to jest wtórne. Tak. I nagle... I w pewnym sensie jest. Teraz na aukcji w Desie obraz pod tytułem tak, przedstawiający postać syntetyczną sikającej kobiety, sprzedaje się za 118 tysięcy złotych, czyli sama artystka przebija swoją estymację rynkową dwukrotnie co najmniej. No tak. A z czego to wynika, moi drodzy? To wynika z tego, że artystka miała szczęście, ponieważ mamy teraz taki miszmasz społeczny wokół, wiadomo, prawa aborcyjnego i tak dalej. Znowu te ruchy feministyczne się aktywizują, zresztą się nie dziwię, nie? Znowu jest duża kontrowersja, duże niezadowolenie społeczne i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę, też żyjecie w Polsce albo doskonale nawet jak tutaj nie mieszkacie, to doskonale wiecie, o co chodzi. I nagle pojawia się taki obraz właśnie i przylgnęło do tej artystki, że ona jest feministką, w sensie, że jest w nurcie takiej sztuki. I nagle z powrotem jest o niej, o tym głośno, to się wpisuje w nowy kontekst i praca zyskuje dwukrotność swojej tam
właśnie wartości poprzedniej. No i tak to jest. I patrzcie, coś, co powstało lata temu, nie? I że tak powiem, w tym momencie jest dość wtórne, zyskuje taki drugi powiew i drugie życie jakby, bo akurat się skleiło dobrze ideologicznie i jeszcze jest ten motyw tej jakby kreacji wszystkich wokół artystki, że ona jest uznawana za artystkę taką i taką, o takich i takich poglądach. I znowu tutaj mi się przypomina, wiesz, postać Tokarczukowej, która tak. uchodzi za taką i taką pisarkę i że to jest, nie wiem, Polakożerca i tak dalej. Ktoś tam się wypowiedział, to w zasadzie, ja nie wiem, w jaki sposób to wynika zdaniem niektórych z tego, co mówi pani Tokarczuk, bo mi się nie wydaje, żeby kiedyś coś takiego powiedziała, bo faktycznie no, tam dyskutuje o niektórych rzeczach, które gdzieś tam, nie wiem, tuż po wojnie albo wiesz, jak tam troszeczkę Polska się odłapała ekonomicznie, to nie było warunków. My potrzebowaliśmy być dumni z siebie i tak dalej, więc się nie dyskutowało o tym też, co sami zrobiliśmy, na przykład jako tam społeczeństwo takiego dyskusyjnego. Ale to, że powstają na przykład książki w temacie, to nie jest źle ani dobrze. Jak tam jest problem, to trzeba się z problemem rozliczyć. Jak będziemy udawali, że nie ma na przykład żadnego trupa w szafie, to potem to się wszystko wylewa i działa ze zdwojem, jakby krytyka jest dwa razy większa niż w ogóle to jest godne tego. I to są takie, wiesz, jakby mieć nie reakcję taką podrażnieniową, tylko od razu jakieś super uczulenie. Nie? I tak jest, jak się udaje, że nie istnieje jakaś kwestia. Nie jest dobrze nie mówić o rzeczach, nie? Nawet jak ma się przeświadczenie, że to jest mało istotne, że w sumie to jesteśmy super i mamy swoją dumę narodową. Nie, to nie jest dobrze. A tutaj jest ciekawa sytuacja, bo w sumie ta praca nie jest jakaś super rewolucyjna. Absolutnie nie. To jest dalej sikająca kobieta, która zdjęła spodnie sobie w kucki, majtki sobie w kucki sika. Nie? To jest taki obrazek na zasadzie nic bardzo ambitnego pod względem treści, ale od razu się spięło z tym. No i cóż, tylko pogratulować, fajnie, jak tyle artysta zarobił. Ja jestem, jak płacicie jak najwięcej artystą, może będą robili ciekawsze, lepsze rzeczy i mogli się na przykład utrzymać ze sztuki, to by było super. No ale mówię, no tak kolokwialnie mówiąc, trafiło się troszeczkę jak ślepej kurze ziarno. Oby więcej takich sytuacji, ponieważ to pokazuje właśnie, jak fascynujący świat sztuki współczesnej i że warto za nim podążać, warto się nim interesować, ponieważ... Tak, bo można zrobić na przykład taką też ciekawą inwestycję. Dokładnie tak, że chociaż przykład wspomnianego wcześniej Sasnala. Pamiętam czasy, kiedy Sasnal był w dostępie praktycznie każdego z nas, a w tym momencie no, niewielu może sobie pozwolić. Tak. To jest na przykład ciekawy taki pomysł, że ma się jakiś zbiór, jakąś kolekcję, czy kilka obrazów i na przykład dzieje się coś takiego społecznie i się w Desie lub w jakimś innym domu aukcyjnym wystawia na jakiejś takiej dużej aukcji rzecz, która właśnie tak pasuje do tego, co się dzieje u nas, w sensie w społeczeństwie, w kraju, do przemian, do tego. I zawsze jest szansa wtedy uzyskać dużo lepszą cenę niż jak się to kupowało, prawda, to dzieło sztuki. No i no tak, to jest... I to jest prawdziwa kreacja. Tak. I tutaj znowu, to jest takie ciekawe też oblicze tej sztuki zaangażowanej, że pewne tematy społecznie powracają, nie? To nie są proste kwestie do rozwiązania, więc się mielą w społeczeństwie bardzo jakby systematycznie, długo i pewne pytania, pewne kontrowersje, to cały czas wypływa, nie? I jak w odpowiednim momencie na przykład taki obraz się pojawi na rynku, ja jestem przekonany, że on, jeśli to tylko zostanie jakoś tam dobrze nagłośnione, to po prostu zostanie sprzedany drożej i powstanie więcej sztuki zaangażowanej.
Ma to taki ciekawy aspekt też komercyjny. A my będziemy mogli więcej o tym rozmawiać. Tak jest.